pan profesor Jerzy Krancy, przez długie, długie lata bliski współpracownik ministra Skubiszewskiego, trochę się wcieli w rolę, w buty ministra Skubiszewskiego. Myślę, że trudno się jest wcielić, tak jak powiedziałeś, w osoby i myśli, ale spróbuję parę rzeczy powiedzieć, które no, znam i jednocześnie z rozmów, ale też i z wystąpień oficjalnych. Na samym wstępie powiedziałbym po tym, co pan premier Mazowiecki powiedział, że w gruncie rzeczy ja mam takie wrażenie, że profesor Skubiszewski myślał podobnie, mówiąc, znaczy pan dał taką ramę, pewne kierunki, on też tak myślał, znaczy tak bym to widział. Prawda? Natomiast pewne rzeczy można trochę doprecyzować czy rozwinąć, zwłaszcza w kontekście tego właśnie, czy to jest pytanie, czy stwierdzenie tytułu naszego spotkania. Może zacznę od tego, że aby zrozumieć myśl profesora Skubiszewskiego, mówię tutaj teraz o myśli politycznej jego jako ministra, trzeba powiedzieć o tym, jak on rozumiał polską rację stanu, bo właśnie Unia, czy wspólnoty wówczas, ale Unia Europejska, no to było jedno z istotnych elementów tego, żeby zrozumieć Unię, to trzeba powiedzieć, widzieć, jak on rozumiał polską rację stanu. On generalnie rzecz biorąc tę rację stanu, tutaj nie jest nic nowego, opierał na interesie narodowym, ale jednak z uwzględnieniem, i on to podkreślał często, z uwzględnieniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego i moralności międzynarodowej, takiego terminu się używa, zwłaszcza tutaj się rozumie międzynarodowo chronione prawa człowieka. Więc to był ten element, powiedzmy, moralnościowy, który i prawa międzynarodowego, który uzupełniał ten taki, powiedzmy, niekiedy utylitarystyczny element interesu narodowego. I konkretnie rzecz biorąc, to pierwszą taką jego myślą i zadaniem w tym całym jego urzędowaniu było ugruntowanie europejskiej orientacji Polski przez, powiedzmy, mówi się o odzyskaniu podmiotowości międzynarodowej, ale chodziło mu tutaj o to, żeby z jednej strony przezwyciężyć dominację sowiecką i satelityzm, który był, że tak powiem, immanentną częścią polityki PZPR-u, prawda, w stosunku do Związku Sowieckiego, a z drugiej strony włączenie Polski do struktur Zachodu. Znaczy tym rdzeniem tego powrotu do Europy, można powiedzieć, było członkostwo w Unii i w NATO. A najogólniej rzecz to jeszcze inaczej ujmując, w jego myśli, bo on to często mówił i powtarzał, to było przezwyciężenie porządku jałtańskiego. Prawda? Więc to, co ja powiedziałem mniej więcej, to się składa na przezwyciężenie porządku jałtańskiego, czyli wyzwolić się z tego, powiedzmy, bolszewickiego komunizmu i wejść w struktury współpracy europejskiej. Krótko mówiąc, to się stało, więc powiedzmy, tutaj nie musimy o tym długo rozmawiać. Druga rzecz, na którą on zwraca uwagę, to była myślenie o jedności europejskiej w stworzeniu pewnego ładu europejskiego i eliminowaniu polityki bloków, prawda? I tutaj widać było, powiedzmy, członkostwo polskie, powrót czy wejście do instytucji w zasadzie, wejście do instytucji europejskich typu Unia Europejska, Rada Europy, również do NATO, prawda? Więc tutaj celem było to, żeby się znaleźć w rdzeniu europejskim. Takim jego kolejnym, już tylko dwa dodam, celem to było unormowanie stosunków z sąsiadami na nowych podstawach, prawda? Zarówno na wschodzie i na zachodzie, prawda? Na zachodzie można powiedzieć, że on położył podwaliny pod nowe stosunki z Niemcami. On to jeszcze zanim został ministrem formułował w postaci takiej konstrukcji polsko-niemieckiej wspólnoty interesów, co potem niektórzy się z tego naśmiewali, że no co za Polska, tam wspólnota. On to rozumiał inaczej, on to rozumiał jako pewien program docelowy. On nie widział w tym, że jest od razu polska wspólnota i w każdym momencie jest polsko-niemiecka wspólnota interesów. To budowanie na nowych podstawach
i wobec w kontekście wspólnych wartości pewnych wspólnych interesów. I to samo zresztą dotyczyło Rosji. On miał, nawiasem mówiąc, zawsze miał, że miał dobre rozmowy i dobre stosunki z ówczesnymi ministrami spraw zagranicznych Rosji. To było bardzo interesujące, że on to podkreślał, że on jemu się z nimi dobrze rozmawiał. Oczywiście, co z tego wynikało, no to wiadomo, że rozmowy z Rosjanami są trudne i skutki tego są zawsze niepewne, ale w każdym razie o to chodziło, prawda? No i w końcu widział też pewne elementy współpracy regionalnej, czy to poprzez Pentagonale, czy Trójkąt Weimarski, czy te formy się sprawdziły nie do końca z różnych przyczyn, ale tam było widać próbę działania. Dlaczego ta próba działania była podejmowana? Żeby pokazać rolę Polski jako, no powiedzmy w skromnym zakresie, bo my jesteśmy mocarstwem europejskim, ale organizatora stabilności europejskiej, przynajmniej w naszym regionie. Więc to było ważne. Czy to się potem w różnych okresach mniej lub bardziej sprawdzało, ale w każdym razie kładł na to nacisk. To jest ten wstęp, prawda? Druga rzecz, o której trzeba powiedzieć też, że on kładł nacisk na bezpieczeństwo, na zapewnienie bezpieczeństwa Polski. Teraz on to bezpieczeństwo rozumie nie tylko w sensie bezpieczeństwa wojskowego. Prawda? Oczywiście, że wiadomo było i on, że tak powiem, wspólnie z panem premierem tu obecnym Mazowieckim doprowadzili do tego, że RWPG i Układ Warszawski zostały rozparcelowane, mówiąc to delikatnie, za zgodą wszystkich stron. Tak? Niektórzy się chcieli szybciej wyszarpywać z tego. Nie, to dosyć szybko poszło w końcu. W 1991 roku te organizacje się, że tak powiem, rozwiązały, ale była w tym zgoda Związku Sowieckiego, czy już wówczas Rosji. Prawda? Więc chodziło o to, żeby to przeprowadzić pragmatycznie. I to się udało. Prawda? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że on pisał o tym też i mówił, że w ciągu ostatnich 200 lat porozbiorowych, prawda, zagrożone było oczywiście, zwłaszcza w momencie rozbiorów, byt państwa polskiego, ale nie tylko państwa, bo narodu polskiego, bo momentami były powiedzmy procesy jakiejś tam rusyfikacji albo powiedzmy okres II wojny światowej, gdzie rzeczywiście naród był zagrożony w sensie ludności, ludzi, nie państwa. Prawda? Więc tu chodziło o to, że to bezpieczeństwo miało dla niego wymiar, mówiąc w skrócie, natowski i unijny. On rozumiał Unię, przechodząc do spraw unijnych, jako nie tylko pewną organizację, którą łączą interesy gospodarcze. Bo my wiemy, że u samego zarania Unii legły par excellence polityczne przesłanki, prawda? Mądra myśl francuska w połączeniu z myślą Konrada Adenauera, a jednocześnie z amerykańskim zaangażowaniem się w Europie, żeby stworzyć nową sieć współpracy europejskiej, w tym włączając w to Niemcy. Prawda? Więc to była ta kwestia bezpieczeństwa. Ona miała ten wyraz wojskowy, o którym już tu tylko krótko wspomniałem. Oczywiście to rozwiązanie tego Układu Warszawskiego i te stosunki z Wschodem, to nie było łatwe, jak on to przeprowadzał i mówił, i potem kiedyś nawet napisał, ze względów na to, w sensie wojskowym, ze względu z jednej strony na niegotowość Zachodu do tych przemian, prawda? Bo się dawniej się mówiło o podziale Europy. Jak ten podział Europy się skończył, to Zachód trochę był zaskoczony tym. Więc oni nas ciągle widzieli w sowieckiej strefie wpływów. To dopiero się potem przełamało, ale to się przełamało, ale między innymi pod wpływem polityki rządu polskiego. Prawda? Więc to było to. A z drugiej strony były oczywiście opory wewnętrzne środowisk, które można ogólnie scharakteryzować jako zwolenników Moskwy, tak? Oni byli i częściowo są, chociaż już nie mają takich wpływów. Co się tyczy samej Unii Europejskiej, to on dobrze znał historię w ogóle, znaczy znał w ogóle historię polityczną Europy, prawda?
Więc w związku z czym oczywiście to jest pokolenie, które przeżyło II wojnę światową, Jałta i tak dalej. Więc on to widział w ten sposób, że trzeba wyciągnąć z tego pewne wnioski, a jako prawnik z kolei zajmował się Unią Europejską. On się tym nie zajmował jeszcze w takim sensie, jak dzisiaj to nazywałem prawem europejskim, po polsku jeszcze była od tego daleko oddalona, ale na przykład napisał całą interesującą bardzo i taką powiedzmy prekursorską książkę w 1965 roku o prawotwórczych uchwałach organizacji międzynarodowych. O co tam chodziło? No właśnie prawotwórcze uchwały organizacji międzynarodowej są tego typu organizacje, które stanowią prawo dla państw członkowskich, które bezpośrednio jest stosowane i wywołuje bezpośredni skutek. Tak? Więc nie wchodzę tutaj w te szczegóły, znaczy, że tutaj nie trzeba tych tak zwanych procedur ratyfikacyjnych związanych z obowiązywaniem, tylko że już to prawo wtórne uchwalane przez organizację obowiązuje państw. I tym się on zajmował. I widział w tej integracji europejskiej właśnie gwarancję jedności europejskiej, ważny element bezpieczeństwa nie tylko gospodarczego. Widział w tym, poza tym pewien hamulec w kontekście nacjonalizmu. Prawda? I to zresztą się moim zdaniem potwierdza. Oczywiście w Unii od czasu do czasu pojawiają się takie tendencje renacjonalizacyjne tak zwane, ale mimo wszystko Unia przykrywa te nacjonalizmy w sposób na razie w miarę skuteczny. I widział też w Unii pewien element strukturalny, który zapobiega hegemonii najsilniejszych partnerów, w tym Niemiec. Bo to są oczywiście dzisiaj takie fakty gazetowe, różni tam dziennikarze wypisują rzeczy, których do końca nie rozumieją, może o hegemonii Niemiec i Francji, które tam zdominują, tam każą. No to sobie wyobraźmy teraz, że nie ma Unii Europejskiej i są Niemcy, jest Francja, jest Anglia. Tak? Więc nie będę wchodził w szczegółowe tłumaczenie. Tak? Ta struktura pozwala okiełznać te interesy najsilniejszych partnerów, no ale oczywiście do tych najsilniejszych partnerów, bo to jest też takie rozumowanie, że mamy pretensje do Stanów Zjednoczonych, że są mocarstwem, albo do Niemiec, że są najsilniejsze. No to trzeba było zamiast budować socjalizm przez 50 lat w Polsce, zajmować się tym, co robili Niemcy. Prawda? No i oni z czegoś wyszli, tak? Z tej ruiny powojennej. Prawda? No więc o to nie możemy mieć do nich pretensji. Prawda? I jeszcze jedna rzecz, o której on też mówił i pisał nawet, że wbrew pozorom Unia umacnia państwa i ich tożsamość. Oczywiście ona je umacnia inaczej, prawda? Bo na czym dzisiaj można powiedzieć, na czym polega siła państwa? No siła państwa nie polega na tym, że państwo się zajmowało produkcją papieru toaletowego czy wydawaniem zezwoleń na handel pietruszką, tak jak to było w czasach minionych, tylko żeby się koncentrowało na tych funkcjach, których zapewni najbardziej dobrobyt i bezpieczeństwo. No i dzisiaj tego dobrobytu i bezpieczeństwa nie sposób zapewnić tylko w ramach narodowych, bo mamy transgraniczną przestępczość, mamy kwestie klimatyczne, ekologiczne, już nie mówiąc o globalizacji w sensie handlu międzynarodowego, tak, gdzie żadne państwo nie jest tego w stanie. Więc w tym sensie tylko inaczej Unia umacnia tożsamość państw. No i taką kulminacją tych jego poglądów, że tak powiem, w praktyce, no to było zawarcie układu stowarzyszeniowego z Unią w 1992 roku. Tak? Dodam jeszcze, że on, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jako pierwszy pojechał do siedziby NATO w marcu 1990 roku już był. Był już w marcu 1990 roku. Z tym, że profesor Skubiszewski wychodził z jednego założenia i to się sprawdziło potem, że szybkie działania typu, że my występujemy z Paktu Warszawskiego, czy prawda, robimy co chcemy, to natrafiało na opór na Zachodzie. Zachód traktował nas w początkowej jeszcze formie jako część sowieckiego imperium i nie chciał go drażnić. Między innymi dlaczego nie chciał go drażnić? Dlatego, że sowieckie wojska tu stały. Tu stało ponad milion wojsk sowieckich w NRD z rodzinami prawie 1,5 miliona, prawda? W Polsce. Więc Zachód reagował na to, powiedziałbym, powoli, prawda?
I profesor Skubiszewski, on to zresztą potem opisał w takich dwóch artykułach, jednym w sprawach międzynarodowych i jeszcze w drugim innym, on rozmawiał z Manfredem Wernerem, który był sekretarzem generalnym, z którym miał bardzo dobry kontakt, prawda? I on z Manfredem Wernerem prowadził, można powiedzieć, takie rozmowy poufne, z którymi oczywiście z szeroką publicznością się nie dzielił, bo nie było się czym dzielić. Chodziło o to, żeby przygotować teren. I ten teren został przygotowany. Oczywiście to jeszcze trwało do 1999 roku, zanim to się skończyło. Więc tak mniej więcej wyglądały te jego poglądy. Natomiast jeśli chodzi o samą tutaj, bo nie chcę przedłużać, może potem jeszcze się ustosunkuję do tego tytułu między Europą ojciec a Federacją, trzeba powiedzieć tak, że profesor Skubiszewski, on był dobrym prawnikiem i on znał te rzeczy, rozumiał. Ja powiem tak, że trochę prowokacyjnie, że gdyby w Polsce politycy, którzy w momencie, kiedy, czy przynajmniej część polityków, kiedybyśmy przystępowali do Unii Europejskiej, przeczytała chociaż z 10 wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to byśmy nigdy do tej Unii nie przestraszyli, bo oni by wiedzieli, jak to federacja, zabierają suwerenność, koniec świata i tak dalej. Prawda? A on to wszystko znał i wiedział, więc on nie miał obaw ani przed Unią Europejską i też w kontekście, on nie miał też obaw przed Niemcami. To było bardzo charakterystyczne. No. On widział, że i tak tego procesu się zatrzymać nie da, ale on tym doskonale posterował właśnie we współpracy z Genscherem i potem z Dubasem. Oni mieli bardzo dobry kontakt osobisty. Co się okazuje, że on miał świetny kontakt osobisty, który wpływał i okazuje się, że kontakt osobisty w dyplomacji na szczeblu ministerialnym, mówię, potrafi mieć wielkie znaczenie. To nie jest cecha wszystkich ministrów, ale on akurat cechę miał. Natomiast jeśli chodzi o tę Europę, ojciec i federację, to myślę, że tutaj pan premier Mazowiecki to z grubsza wyjaśnił. Ja powiem, i tak to też by rozumiał profesor Skubiszewski, ja powiem tylko tyle, że tutaj jest kwestia tego typu, że Unia Europejska ma cechy federacyjne, oczywiste i nie ulegające najmniejszej wątpliwości, nie będę ich teraz wymieniał, prawda? Natomiast nie jest państwem federalnym. Ona jest federalistyczna czy federalna od samego początku. Tylko nie wszyscy o tym wiedzą. Niektórzy się dowiadują o tym, wczoraj się dowiedzieli albo miesiąc temu i robią całą kampanię potem, prawda? I to zresztą nie dotyczy tylko Polski, prawda? Więc ci suwereniści, prawda, o których pan powiedział, to oni we Francji są bardzo aktywni. Zresztą nawiasem mówiąc, we Francji i w Polsce to najgłośniejsi są ci suwereniści. A co ciekawe, w Niemczech pojęcie suwerenności nie jest takie istotne z punktu widzenia konstytucyjnego, u nich jest demokracja, więc u nich jest deficyt demokracji. Więc pod tym hasłem, że albo deficyt demokracji, jak go nie z tej strony, to z tamtej trzeba tę Unię sekować i tak to wygląda. Ale ten dylemat jest sztuczny. Dziękuję, na razie tyle. Dziękuję bardzo, Jerzy, za wierne i kolorowe przedstawienie poglądu, stanowiska Skubiszewskiego na te sprawy. To jest coś od ciebie, ale w krótkich punktach. Mianowicie trzeba sobie jedną rzecz, jako prawnik teraz bardziej mówię, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, o której nie wszyscy mają tę świadomość. Mianowicie, że wprawdzie Unia jest organizacją międzynarodową, to nie jest kwestia, ale jest nietypową. Dlaczego? Dlatego, że Unia wykonuje władzę publiczną na terytorium państw członkowskich i ma funkcję par excellence prawodawczą. To znaczy stanowi prawo, które jest stosowane i ma skutek bezpośredni na terenie państw członkowskich. No mówiąc, tak jak nasz Sejm, czy także źródłem tego prawa. I to nie wszyscy sobie uświadamiają, że stanowienie prawa jest fundamentalną rzeczą dla Unii Europejskiej. Czy to prawo tam dotyczyć będzie teraz spraw ekonomicznych czy polityki, to jest wtórna rzecz. Bez tego, bez tych kompetencji stanowienia prawa Unia nie istnieje. Ona ma te kompetencje, dlatego że nastąpiło tak zwane powierzenie jej tej kompetencji, co zresztą dopuszcza nasza konstytucja. No, powierzenie kompetencji oznacza tylko tyle, że na przykład w sprawie polityki handlowej Polska przykładowo nie może ustanawiać ceł na obrót towarowy z Francją czy Niemcami, ale to jest jasne, ale również z Japonią czy z Peru. No, a w innych dziedzinach, gdzie nie ma powierzenia, gdzie jest umowa,
to możemy, bo Rada Bezpieczeństwa może, ma kompetencje do stanowienia wiążących również Polskę sankcji, powiedzmy, nałożyć na przykład embargo, ale co nie znaczy, że Polska sama nie może nakładać embargo. Więc tutaj to jest ta różnica między powierzeniem kompetencji i to jest typowe dla Unii. Dlaczego tak się dzieje? To mówię, to jest globalizacja i tak dalej. Te cztery podstawowe wolności, swobodny przepływ towarów, usług, kapitałów i osób byłyby niemożliwe do zrealizowania, gdyby nie było powierzenia kompetencji i tego z tej funkcji prawo twórczej. Teraz tak, co do kryzysu. Można powiedzieć tak, że każdy kryzys z grubsza rzeczy, w Unii przynajmniej, wywołuje tendencję do pogłębiania integracji, w jakimś sensie poszerzenia kompetencji, dlatego że te kryzysy wynikają z niedostatków regulacji unijnych. Znaczy, mamy najlepszy przykład. Mamy tutaj w strefie euro, prawda? Była pewna pakt stabilności, prawda, nie byle sprawdzania i tak dalej. Teraz jest kwestia, że inna rzecz jest wola polityczna, ale okazuje się, że trzeba to wzmocnić od strony prawnej, bo jeżeli od strony prawnej tego nie wzmocnimy, to będzie kłopot. I na tym tle następują problemy. I w gruncie rzeczy można powiedzieć tak, że kształt ustrojowy Unii, kształt ustrojowy, to znaczy jej organy i tak dalej, w zasadzie nie ulega zmianie. Oczywiście mamy do czynienia z pewnym rozszerzeniem kompetencji Parlamentu Europejskiego, ale to nie jest przedmiotem dyskusji. Żadnych zmian instytucji Unii nie będzie, nie o to chodzi. Problem polega na tym, że Unia rozszerza swoje kompetencje, czy też jest, nazwijmy to, zmuszona do rozszerzenia tych kompetencji. I o to jest cały spór. Prawda? I teraz wracamy tutaj do kwestii federacji, prawda? Czy również w państwie, bo teraz mówię o państwie federalnym, że w państwie federalnym również mamy coś takiego jak podział kompetencji między tą strukturą centralną i tym. Ale to oczywiście nie jest żaden podział suwerenności, tylko to jest podział kompetencji. I teraz to napięcie w każdej strukturze federalnej między kompetencjami centrum, a tych części składowych jest stałe. Czy to będzie w Stanach Zjednoczonych, czy w Szwajcarii, czy w Unii Europejskiej. Prawda? I teraz w Unii to widać, tylko że różnica jest taka, że w Unii Europejskiej ten organ centralny, znaczy ta struktura centralna, nie ma kompetencji do określania własnych kompetencji, a w państwie federalnym ma, prawda? Z kolei tutaj to widać zwłaszcza w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Nie ma takiej kompetencji też w zewnętrznych działaniach, ale na przykład już w kwestii polityki handlowej to Unia zewnętrznej ma wyłączną kompetencję, prawda? Natomiast druga cecha tej federalistyczna jest też taka, więc tu pewnych cech federacji, państwa federalnego Unia nie spełnia, ale na przykład pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed prawem krajowym, no to jest właśnie zasada typowa dla państw federalnych, prawda, że pierwszeństwo to Bundesrecht, Landesrecht, tak, Niemcy mówią, że prawo federacji ma pierwszeństwo. Więc widać ewidentnie, że mamy tutaj cechy federalistyczne i podkreślam jeszcze raz, my je mamy od dawna, więc tutaj nie jest problem, czy będziemy mieli więcej federalizmu, czy mniej federalizmu, bo już jest. Jest problem, jak rozszerzać kompetencje, prawda? I teraz jeszcze jedna rzecz o samej ponadnarodowości. Tak? Ostatnia rzecz. Tak, że ponadnarodowość, tu słusznie profesor Parzymiec mówił, że tego terminu nie ma w traktatach, prawda? Ale oczywistą jest rzeczą, że ta ponadnarodowość jest właśnie cechą tej struktury sui generis. I teraz na czym to polega? To polega na powierzeniu kompetencji, o którym mówiłem. Po drugie, na specyficznej strukturze i równowadze organów. Bo proszę zwrócić uwagę, że w normalnych organizacjach międzynarodowych przeważają i dominują organy rządowe, jeśli w ogóle coś mają do gadania. A tutaj jest Rada jako organ rządowy, Parlament i Komisja. I Rada z Parlamentem na wniosek Komisji stanowią prawo. Więc to jest zupełnie nowatorskie i demokratyczne, wbrew różnym opowieściom o braku demokracji w Unii. W Unii ta demokracja jest większa niż w każdej innej organizacji międzynarodowej z tego względu, prawda? Więc to jest ta kolejna cecha, prawda? Następnie mamy bezpośrednie stosowanie prawa. To jest charakterystyczne znowuż dla tych państw federalnych. I co jeszcze mamy, co jest szalenie ważne? My mamy Trybunał Sprawiedliwości, który pełni funkcję jednocześnie Sądu Najwyższego
i Trybunału Konstytucyjnego. Tego nie ma w innych organizacjach. I to są te cechy jako ponadnarodowości organizacji sui generis, która rzeczywiście, można powiedzieć, Unia jest organizacją międzynarodową sui generis o ewidentnych cechach federalistycznych. Ale problem, czy mamy zmierzać do federalistycznej, czy nie do federalistycznej, już jest dawno rozwiązany.